No i zgodnie z zapowiedziami i z obietnicą w naszym studiu pani Stefania Korżawska. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za spotkanie i za wizytę. Witam. Już od razu na początku państwu przypominam o naszym numerze telefonu 022 645 90 90. Mogą państwo dzwonić i pytać. No ale my oczywiście też mamy tutaj kilka spraw i tematów, ale chciałabym zacząć pani Stefanio trochę może nietypowo. Pani pewnie nie widziała tego filmu. To jest taki nowoczesny thriller. On się nazywa Zdarzenie. Od niedawna można go oglądać w kinach. I to jest film, który opowiada o tym, że rośliny mogą być bardzo niebezpieczne dla ludzi. To jest taka opowieść o tym, że w ciągu 24 godzin rośliny jakoś się, drzewa, trawy jakoś się mobilizują i no, wysyłają coś takiego w powietrze, że ludzie wdychając tę substancję najpierw nieruchomieją, a potem się unicestwiają. Po prostu rośliny powodują to, że ludzie zaczynają masowo popełniać samobójstwa. No i tyle. Właściwie to jest cała opowieść, ale muszę przyznać, że podziałał mi na wyobraźnię bardzo mocno ten film, no bo on pokazuje, że nie mamy szans tak naprawdę w starciu z przyrodą, mówiąc najogólniej, z roślinami, mówiąc trochę bardziej szczegółowo. Tak, no dzięki Bogu, że jeszcze czegoś takiego nie ma, że jeszcze takich problemów nie mamy. Ale takie coś jest w ogóle możliwe, pani zdaniem? Przyroda jest przyjaźnie nastawiona do człowieka, ale przyroda wymaga od nas no, jakiejś pokory, prawda? W związku z tym, że przyroda to jest ogromny majestat, więc my musimy tę pokorę w sobie jej mieć. Okazać. Ale człowiek jej nie okazuje pokory. Człowiek jest tak dumny i pewny siebie i myśli, że jest panem tego świata, a on wcale nie jest panem tego świata, bo jak dobrze wiemy, od tysiącleci przyroda była i człowieka nie była, przyroda była i przyroda bez człowieka sobie poradziła, a człowiek bez przyrody sobie nie poradzi, bowiem musimy wiedzieć, że przyroda daje człowiekowi i schronienie, i ubranie, pożywienie, i ciepło też daje, a więc wszystko, co człowiekowi do życia jest potrzebne, czerpie z przyrody. Więc dlatego powiedziałam, że przyroda jest przyjaźnie nastawiona do człowiekowi, bo ile chcemy, całymi garściami możemy stamtąd brać i bierzemy, i mało tego, że bierzemy, to niszczymy, lejemy teraz tony chemii na pola, wysyłamy substancje zanieczyszczające w kosmos, w powietrze, to wszystko jest niszczone. I ja wcale się nie zdziwię, jeśli za jakiś czas przyroda po prostu zacznie atakować człowieka. No ale też już się powoli buntuje. Ale właśnie, prawda? Bunt jest, bo proszę zobaczyć, co się dzieje. Przyroda jest silna. Ona jest silna, to jest majestat w swoim majestacie, jak król, ma władzę, jest potężna. I zawsze człowiekowi służyła. A teraz już słyszymy, że jest pylenie, to człowiek dostaje alergii. Tam jeszcze, prawda, coś się dzieje, człowiek ma alergię. Wypije człowiek mleko, które przecież jest naturalne, ma alergię. I teraz zapytacie państwo, jak to się dzieje, że ta przyroda, która zawsze człowiekowi służyła... I tych alergii jest teraz więcej, tak, prawda? Tak, a to nawet pani doktor kiedyś powiedziała, że 90% dzieci rodzi się z alergiami, czyli już są poważne problemy. I teraz ludzie się boją wychodzić na łono natury. Ja mówię, ależ odpoczywajmy wśród przyrody, a ktoś mi powiedział, ja nie mogę, bo mi oczy łzawią, bo ja dostaję na słońcu uczulenia, bo są problemy. I tu, proszę państwa, to nie jest problem przyrody, tylko to jest problem człowieka, że tak wyniszczył system odpornościowy poprzez niewłaściwe jedzenie, poprzez niewłaściwe ubieranie, niewłaściwy styl życia, że ma system odpornościowy osłabiony. Mało tego, alergia to jest wyniszczenie organizmu i do tego jeszcze wychłodzenie organizmu, silne wychłodzenie. Stąd jak do mnie przychodzą ludzie z alergiami, to przede wszystkim zaczynamy od wzmocnienia organizmu poprzez spożywanie ciepłego pożywienia. Ciepłe, a nie ciągle zimne i wychłodzające. Bardzo często przychodzą do mnie ludzie zrozpaczeni, to nawet z małymi dziećmi. Ostatnio była pani z synkiem dwuletnim. Synek miał tak alergię wielką, to dwuletnie dziecko, a cała skóra to była prawie rana. I ja pytam się, co pani mu daje jeść?
No proszę panią, praktycznie to nic nie może jeść. Na śniadanie jakąś tam papkę, taką słoiczku, a na obiad no jakaś tam druga papka i na kolację kolejna. Ja mówię, to niedobrze, dziecko trzeba zdrowo odżywiać. To nie mogą być takie przetworzone substancje. Od wieków kobiety gotowały dzieciom jedzenie normalne i podawały, ale on ma na wszystko uczulenie. Na krowie mleko też ma uczulenie, więc dostaje jakieś sztuczne mleko. Ja mówię, proszę panią, proszę dziecku podawać wszystko ciepłe, zacząć od dobrego rosołu, takiego z koguta wiejskiego, a zawsze się mówiło, że kogut wiejski to jest jurna istota, czyli ma ogromnie dużo energii, więc kogut wiejski, wspaniały rosół, do tego kasza jaglana, która wspaniale rozgrzewa organizm i nawet 3 razy dziennie proszę dziecku podawać. No ale proszę panią, on tak kocha czereśnie, a teraz są czereśnie. Chodzi pod drzewo i te czereśnie zbiera, bo mówi, ja jemu nie pozwalam, więc on jak tylko może, to wybiera te czereśnie. Proszę mu dać czereśnie, ale on ma taką alergię po czereśni. To proszę mu dać dzisiaj połówkę czereśni. Tylko połóweczkę, nie wolno więcej, ale jak pani mu da dzisiaj połówkę, jutro połówkę, a pojutrze może już całą czereśnię, niech się enzymy wytwarzają, niech zacznie ten organizm pracować. Niech pani mu dawkuje jedzenie jak homeopatię. A czy mleko może? Może, ale lepiej, żeby było kozie mleko, bo kozie mleko jest cieplejsze. Kozie mleko ratowało życie dzieciom w czasie wojny, w czasie najtrudniejszych okresów naszej historii. I teraz tak, znów boję się, że nawet to kozie mleko może być dla tego dziecka za silne, więc powiedziałam, proszę dać mu łyżkę mleka, pół szklanki wody, to wszystko przegotować, dodać miodu i jeszcze raz przegotować. Ale miodu się nie gotuje. Nie gotuje się miodu, ale dla tego dziecka trzeba przygotować, bo miód jest śluzotwórczy. I w związku z tym, że to dziecko ma więcej śluzu niż krwi, więc jeśli dodamy jeszcze śluzotwórczego miodu, to też będzie alergia. To też organizm będzie się bronił właśnie taką alergią. Więc proszę ten miód przegotować. Substancje wszystkie na pewno się nie wygotują, to jest po pierwsze. A po drugie, jeśli się ten miód przegotuje, dziecko dostanie odpowiednią energię do życia, odpowiednie ciepło do życia, a więc ta substancja, to odrobina tego mleka z wodą i z tym miodem, to będzie energetyczne pożywienie dla tego dziecka. I tak przez jakiś czas niech ten organizm się przyzwyczaja. Enzymy się zaczną powolutku wytwarzać. No tak jak homeopatia, dosłownie. Na tej samej zasadzie. I po jakimś czasie to jest długa droga. To jest długa droga. A może nawet i ta łyżka to będzie za dużo. Może trzeba od łyżeczki zacząć. Ja nie wiem. Ta matka musi po prostu sama teraz wypraktykować. Na ile jest to możliwe. Ale na pewno rosół i kasza jaglana w każdej ilości. Bo to będzie ratowało życie tego dziecka. Czyli dzieci z alergiami, czyli dzieci z astmą, dzieci, które się często przeziębiają, proszę nawet na jakiś czas odstawić te produkty mleczne, bo one są śluzotwórcze i dla takiego alergicznego dziecka rzeczywiście to będzie za mocne, to dziecko, ta przyroda będzie za mocna. To nie jest problem, powtarzam, przyrody, tylko jest to problem samego człowieka, że się tak osłabił. I mało tego, że my się osłabiamy, to osłabiamy teraz, zaczęliśmy osłabiać przyrodę poprzez to, że dajemy tyle środków ochrony roślin, och mój Boże, ochrona roślin, paradoksalnie, niby chronimy rośliny chemią i teraz jabłonka, ona już nie urodzi normalnego jabłka, jeśli się jej nie opryska, bo praktycznie cała zwierzyna na nią wchodzi i to wszystko robacznieje. Natomiast kiedyś rzeczywiście nie pryskało się, bo nie było takich możliwości. Część jabłek spadło, no spadło, ale duża część się ostała i ta część była bardzo zdrowa. Jabłonka miała zdrowy system odpornościowy. Ona się sama broniła przed tymi robakami. A w tej chwili ona się sama nie obroni, bo osłabiliśmy... Bo już została przyzwyczajona do tego. Oczywiście, bo osłabiliśmy jej własny system odpornościowy. I jeśli tak będziemy dalej robili, to proszę popatrzeć, że tak, ta dzika przyroda, ona jeszcze będzie silna,
i te jej pyłki będą człowiekowi szkodziły, czyli jej siła będzie szkodziła człowiekowi, a my będziemy coraz słabsi. Będziemy coraz słabsi, będziemy coraz słabsze jabłka jedli energetycznie, czyli taka martwa będzie przyroda i my to będziemy jedli, czyli będzie balast dla organizmu i kolejne alergie będą, i kolejne nowotwory, i kolejne problemy. I to, co pani mówi, to rzeczywiście ktoś miał bardzo silną wyobraźnię i to tak jakby w powiększeniu no, na 1000 albo jeszcze no na więcej tak, to tak, zrobił, oczywiście. Ale uświadomił człowiekowi, co on robi, co on w swojej głupocie i pyszności, bo to pycha jest niezwykła, żeby człowiek sobie myślał, ja nie wiem, kto mu dał takie podstawy, żeby myśleć, że on jest w tym świecie najważniejszy. To mu przyroda pokaże, kto jest najważniejszy. To mu przekaże. Tak jakby królowi przyszedł człowiek ze wsi i powiedział, no bo to wtedy, prawda, to mnóstwo takich ludzi było, no i by powiedział, no teraz ja jestem królem. Nie, ja jestem królem, a ty jesteś poddanym. Pani Stefania, odbierzemy pierwszy telefon. Pani Barbara, witamy na antenie radia dla ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry i słuchamy. Ja tutaj bardzo się cieszę, że pani Stefania jest w audycji, ponieważ od dawna na to czekam. Mam takie pytanie, gdzie można kupić książki pani Stefani, ponieważ ja już od długiego czasu poszukuję w księgarniach i nigdzie nie ma. Nawet nie wiedzą, że takie książki... Słabe księgarnie pani odwiedza. Pani no właśnie, dlatego... Dobrze, skąd pani telefonuje? Z Warszawy. Pani Barbaro, polecamy stronę internetową pani Stefani. Tam jest informacja o tym, gdzie te książki są na pewno w stałej sprzedaży. Jest taka jedna hurtownia w Warszawie i tam jest adres tej hurtowni, numer telefonu. Dokładnie. Na stronie internetowej. Proszę? Nie, ja... Tak? Tak, no i na stronie internetowej pani Stefani znajdzie pani te informacje. www.stefaniakorżawska, pisane łącznie i bez polskich znaków.pl. Tam proszę sobie kliknąć w zakładkę książki i wszystkie informacje powinna pani znaleźć. Dobrze, a teraz mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie mogłabym, nie wiem, tutaj jakiś kontakt poprosić do pani, bo z tego co słyszę, to gdzieś przyjmuje pacjentów. Strona internetowa i tam też pani wszystko znajdzie. Tak jest. Dobrze. Tak, dobrze mówi pani Stefania. Tak. Bardzo dziękuję również. To my w takim razie do rozmowy wrócimy za chwilę, no bo mamy jeszcze kilka tematów. Tutaj nam wyszły te alergie, ale w końcu alergiami są też, ja wiem, ukąszenia owadów letnie, które się nam zdarzają nagminnie, więc za chwilę porozmawiamy.